Dobry wieczór Państwu. Witamy na spotkaniu dyskusyjnym Klubu Filozofuj. Pierwszego spotkania Klubu Filozofuj w Białymstoku. Jest ono poświęcone ewolucji. Gości nas kawiarnia Akcent w Białymstoku, która jest współorganizatorem wydarzenia. Witamy naszych prelegentów, naszych gości. Doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku Roberta Poczobuta, kierownika zakładu epistemologii i kognitywistyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Poczobut jest autorem 4 książek, przeszło 70 artykułów naukowych, jest redaktorem licznych prac zbiorowych. Interesuje się pograniczem filozofii umysłu i kognitywistyki, w szczególności naturą jaźni, relacją między świadomymi i nieświadomymi procesami poznawczymi, neurofilozofią oraz hybrydowymi systemami poznawczymi. Witamy też doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu w Białymstoku Konrada Talmonta Kamińskiego. Szefa Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor uzyskał doktorat z filozofii na Monash University w Australii i był stypendystą Instytutu Ewolucji i Badań Poznawczych imienia Konrada Lorenza w Wiedniu. Nakładem wydawnictwa Routledge wydał książkę Religion as a Magical Ideology. A ja nazywam się Marta Radkiewicz-Siłuch. Jestem sekretarzem redakcji czasopisma Filozofuj. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to dwumiesięcznik popularyzujący filozofię w Polsce. Niektórzy mówią, że to jest jedyne na świecie czasopismo do poczekalni u fryzjera, ponieważ jest wydawane w formule magazynowej, bogato ilustrowanej. Teksty pisane są językiem przystępnym, atrakcyjnym. Przy tym też dbamy o wysoką jakość merytoryczną tekstów. Dbamy, żeby nasi autorzy to były osoby o najwyższych kompetencjach. Zapraszamy specjalistów najwyższej klasy z Polski i z zagranicy. Takich też staramy się zapraszać na nasze wydarzenia, jak widać, z sukcesem. Jeśli chodzi o wydarzenie te, w którym teraz uczestniczymy, jest to wydarzenie, które ma swoją tradycję, ponieważ w wielu miastach Polski organizujemy tego typu spotkania, publiczne debaty na tematy frapujące ludzkość praktycznie od początku dziejów lub też tematy, które wypłynęły w miarę rozwoju nauki i techniki. Temat ewolucji łączy te dwa momenty. Stare problemy dotyczące moralności, czy też prawdy, religii, nabierają tutaj nowej odsłony. Jeśli chodzi o strukturę dzisiejszego spotkania, przez pierwszą godzinę będę zadawać pytania naszym gościom, a przez ostatnie pół godziny oddamy głos również Państwu, będzie można zadawać pytania naszym gościom. Kończąc tą wstępną część, jeszcze dodajmy, że dzisiejsze wydarzenie objął patronatem honorowym prezydent miasta Białegostoku. Patronami medialnymi został Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, a partnerem spotkania jest Fundacja PZU. Przejdźmy zatem do meritum. Wyobraźmy sobie, że struktury naszego mózgu wyewoluowały inaczej. Czy wówczas system naszej wiedzy, którą uznajemy za obiektywną, byłby inny? Czy na przykład nie uznawalibyśmy wtedy, powiedzmy, logicznej zasady niesprzeczności, czy etycznej zasady wzajemności? Może poprosiłabym o odpowiedź najpierw pana profesora Poczobuta. Panie profesorze, czy to, że myślimy w określony sposób, jest wynikiem ewolucji takich, a nie innych struktur naszego mózgu? To, że w ogóle myślimy, z całą pewnością jest efektem tego, że posiadamy odpowiednio zorganizowany mózg. Że gdybyśmy mieli mózg troszeczkę prostszy, jak przedstawiciele innych gatunków, wówczas myślenie na takim poziomie, jakie jest dostępne dla człowieka, byłoby dla nas nieosiągalne. A więc przynajmniej jednym z warunków możliwości prowadzenia analiz czy rozważań na poziomie naukowym myślenia abstrakcyjnego jest posiadanie odpowiednio zorganizowanego mózgu. Można się zastanawiać, czysto hipotetycznie, co by się stało, gdybyśmy mieli trochę inny mózg, ale jednak rozwinięty na tym samym poziomie.
co wówczas by się zmieniło? Czy wiedza, którą byśmy zdobywali za pomocą takiego mózgu, mózgu oczywiście, który jest częścią ciała, częścią całego organizmu, mózg nie funkcjonuje nigdy w izolacji, czy mając nieco inny mózg, posiadalibyśmy inną wiedzę? Wszystko zależy od tego, wydaje mi się, jakie różnice wchodziłyby tutaj w grę. Jeżeli byłyby to różnice związane na przykład z abstrakcyjnym myśleniem, to niewykluczone, że wiedza, którą byśmy osiągali za pomocą takiego mózgu, mogłaby być wiedzą nieco bardziej szczegółową czy dokładną. Mogłaby dotyczyć innego aspektu rzeczywistości. Tutaj w pytaniu pojawiło się jeszcze pojęcie dość ważne, wiedzy obiektywnej. Co to znaczy, że jakaś wiedza jest obiektywna? Tak? Zazwyczaj na wiedzę naukową nakładamy takie warunki, żeby to była wiedza intersubiektywnie sprawdzalna. Natomiast pojawia się tutaj pojęcie obiektywności. Jeżeli miałbym jakoś zinterpretować to pojęcie wiedzy obiektywnej, to przez wiedzę obiektywną rozumiałbym taką wiedzę, która stanowi jakieś przybliżenie bądź odzwierciedlenie rzeczywistości. A więc jesteśmy posiadaczami wiedzy obiektywnej, jeżeli w strukturach naszego mózgu, naszego umysłu, naszego systemu poznawczego są odwzorowane z jakimś stopniem dokładności określone aspekty świata. No i w tym sensie jest to wiedza, która jakoś koresponduje, odwołując się do klasycznej koncepcji prawdy, którą można tutaj różnie interpretować, jest to wiedza dotycząca świata i uchwytująca poznawczo ten świat przynajmniej w pewnych podstawowych strukturach. Więc możemy powiedzieć, że gdybyśmy mieli nieco inne mózgi, ale mniej więcej, czy na takim samym poziomie rozwoju, to możliwa jest taka sytuacja, że wiedza czy odwzorowania rzeczywistości w naszym systemie poznawczym byłyby inne stosownie do tych różnic w architekturze naszego mózgu. Ale wydaje się, że mielibyśmy tutaj do czynienia też z daleko idącą konwergencją. Jeżeli świat stanowi strukturę od nas niezależną i my ten świat jesteśmy w stanie poznawać, czyli tworzyć poznawcze reprezentacje świata, które tworzymy przede wszystkim za pomocą naszego mózgu, układu nerwowego i z tych struktur ciała, które są zaangażowane w procesy poznawcze, to mózgi różniące się pod nieistotnymi czy jakimiś mało radykalnymi względami tworzyłyby bardzo podobne do siebie, a pod wieloma względami wydaje mi się, że identyczne systemy poznawcze. Tutaj pojawiają się pytania o zasadę niesprzeczności. Zasadę niesprzeczności można interpretować na różne sposoby. Można interpretować ją ontologicznie, czysto logicznie, albo w odniesieniu do przekonań. Są takie trzy standardowe wersje zasady niesprzeczności. Gdybyśmy zasadę niesprzeczności interpretowali ontologicznie, wówczas przybiera ona taką postać, że niemożliwe jest, aby to samo zarazem istniało i nie istniało. Powstaje pytanie, czy takie twierdzenie można podważyć, czy dysponowanie innym systemem poznawczym, innym mózgiem mogłoby prowadzić do odrzucenia tego typu zasad na poziomie ontologicznym. Jeżeli przyjmiemy, że ontologiczna zasada niesprzeczności wyraża pewną fundamentalną ontologiczną prawidłowość, która jest zrealizowana w świecie, ma charakter obiektywny, to wydaje się, że każdy system poznawczy, który osiąga pewien poziom rozwoju, byłby w stanie tę zasadę zrozumieć i sformułować. Tak? Załóżmy, że powiedzmy istnieją gdzieś w innych obszarach naszego wszechświata systemy poznawcze, które dorównują człowiekowi poziomem złożoności. Wówczas należałoby oczekiwać, wydaje mi się, że przynajmniej podstawowe twierdzenia logiki i matematyki byłyby wspólne dla tych mózgów czy tych systemów poznawczych, które funkcjonują w różnych środowiskach kosmicznych, ale są częścią tego samego świata czy częścią tego samego wszechświata. Tak? A więc tutaj no, jest kilka takich kwestii, które należałoby dokładniej może przedyskutować. Co to znaczy wiedza obiektywna? W jakim zakresie dysponujemy poznaniem, które dotyczy świata, rzeczywiście odwzorowuje struktury świata w naszym systemie poznawczym? Jeżeli pytamy o inne mózgi niż nasze, to no, musielibyśmy szczegółowo tutaj wejść w kwestię różnic. Pod jakimi względami te mózgi by się od siebie różniły? Bo oczywiście jest możliwość, że posiadacze różnych mózgów dysponowaliby wiedzą naukową o różnym zakresie. Tak, w różnym zakresie mogłyby te systemy mózgowe czy neuronalne odzwierciedlać rzeczywistość. A chcemy, żeby z jednej strony one były takie same, ale z drugiej strony różniły się pod względem pewnych szczegółów.
Te szczegółowe reprezentacje poznawcze tworzone przez różne mózgi mogłyby się różnić pod tymi względami, pod jakimi te mózgi byłyby różne w zakresie swojej architektury kognitywnej. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, jest wystarczająco zrozumiałe, no ale tak. Myślę, że też będzie jeszcze część na pytania, więc jeśli ktoś by chciał dopytać, to też będzie jeszcze okazja. Czy mogę tutaj dopowiedzieć coś do tego, co profesor powiedział? Mianowicie, ja w tym momencie, prawda, jestem w Instytucie Socjologii i to właśnie jest interesujące, że co bym chciał dopowiedzieć, to jest pewien aspekt socjologiczny. Mianowicie, jeden taki ważny element badań właśnie nad ludzkim systemem poznawczym, to są badania związane z tym, jak wyglądają te błędy systematyczne, które nasze systemy poznawcze generują. Tak więc, jeżeli chodzi o właśnie pewną specyfikę produktów naszych systemów poznawczych, to mamy całą masę badań, które właśnie nam w tym momencie mówią, czego możemy się spodziewać, że te nasze mózgi, co one zrobią, co one wygenerują. I co jest kluczowe, co jest bardzo ważne, to jest to, że pomimo ograniczeń i specyfiki tych systemów poznawczych, jakie mamy, to jedną z rzeczy, które ludzka kultura wygenerowała, to jest pewien system instytucji społecznych, które pozwalają nam wykonywać naukę. Gdzie na szereg sposobów, w sposób oczywiście nieperfekcyjny, daleko od perfekcyjnego, ale jesteśmy w stanie przekraczać granice różnorodne, poznawcze, indywidualnych jednostek i zdobywać wiedzę, która wydaje mi się, że wyglądałaby bardzo podobnie, gdyby była, prawda, zdobywana przez zupełnie inne organizmy, które jednak też były w stanie zorganizować w swojej kulturze coś takiego analogicznego do ludzkiej nauki. I to zresztą dla mnie jest właśnie fascynujące, że mamy tą instytucję społeczną, która jest w stanie użyć te nasze mózgi, które ewoluowały, żeby sobie radzić z pewnym środowiskiem, głównie ze środowiskiem społecznym tak naprawdę, żeby zdobywać naprawdę szczegółową wiedzę o aspektach naszego świata, które są bardzo dalekie od codziennego doświadczenia ludzkiego. Chciałby pan jeszcze, pan profesor, coś dodać do tego? Tak, zastanawiam się cały czas nad tym pojęciem wiedzy obiektywnej. Co to znaczy, że wiedza ma charakter obiektywny? Wydaje mi się, że są takie aspekty rzeczywistości, które określamy mianem praw przyrody, które znajdują rzeczywiście bardzo daleko idące przybliżenie w naszych systemach poznawczych. Używając odpowiednich narzędzi, zwłaszcza narzędzi matematycznych, możemy modelować strukturę świata z odpowiednio dużą dokładnością, aby na podstawie tej wiedzy, którą uzyskujemy, dokonywać na przykład naukowych przewidywań przyszłych zdarzeń. To, że możemy obliczyć i rozpoznać dużą dokładnością przyszłe zaćmienie Słońca czy Księżyca, pokazuje, że jednak trafiamy w pewien sposób w strukturę świata. Tak, posiadacze różnych systemów poznawczych czy różnych mózgów, ponieważ są częścią tego samego świata, wydaje mi się, że te różne systemy byłyby zdolne do rozpoznania tych samych praw przyrody, ponieważ prawa przyrody określają też warunki możliwości naszego istnienia i funkcjonowania świata. A więc tutaj skłaniałbym się do odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, które zostało postawione na samym początku. Może przejdźmy teraz do kolejnego pytania, wiążącego się tutaj właśnie z pojęciem prawdy. Może pan profesor Kamiński tym razem zacznie odpowiadać. Czy można, a jeśli tak, to jak z perspektywy ewolucyjnej wytłumaczyć cenienie przez nas wartości nieuwarunkowanych? Dobra, piękna czy prawdy w takim klasycznym sensie? Mhm. Tutaj to, że moja odpowiedź znowu po części będzie związana z socjologicznym aspektem
życia ludzkiego nie będzie wielką niespodzianką. Krótka odpowiedź jest tak, można, prawda? I sposób, jaki tutaj wydaje mi się, że to można zrobić, jest taki, że po prostu ludzie są gatunkiem hiperspołecznym. Budujemy bardzo duże struktury społeczne. Jesteśmy w stanie budować te struktury społeczne z osobnikami, które z nami nie są w żaden sposób związane genetycznie właściwie. Jesteśmy w stanie tworzyć takie struktury społeczne bardzo szybko. I wydaje mi się, że jednym z kluczowych aspektów właśnie możliwości stworzenia tego rodzaju struktur społecznych to jest istnienie pojęć, wartości, które są w dużej mierze właśnie wyabstrahowane, takie, że one mogą stanowić pewien element tego, co te struktury pozwala właśnie tworzyć. Więc wydaje mi się, że co jest tutaj wartościowym podejściem, to jest właśnie spróbować zrozumieć powstawanie tego rodzaju wartości historycznie wśród ludzkości i zobaczenie, jak ich powstawanie, jaką rolę ich powstawanie grało w tworzeniu coraz większych struktur społecznych. Dziękuję. Pan profesor Poczobut. Mam wątpliwość przede wszystkim, czy prawda, dobro i piękno są wartościami. Tak, mam wątpliwość, czy prawda, dobro i piękno są rzeczywiście wartościami nieuwarunkowanymi. I co to mogłoby znaczyć, że one są wartościami nieuwarunkowanymi? Tutaj w pytaniu chodziło o powiązanie tych wartości z kategorią ewolucji. Ten związek jest bardzo silny. Istnieją takie dyscypliny jak na przykład epistemologia ewolucyjna, która zajmuje się badaniem procesów poznawczych, a w związku z tym też kategorią prawdy, ponieważ kategoria prawdy jest podstawową kategorią epistemologiczną, z punktu widzenia właśnie pochodzenia systemów poznawczych i tego, w jaki sposób te systemy poznawcze, które powstają w procesie ewolucyjnym, odwzorowują strukturę otaczającego świata. A więc epistemologia ewolucyjna zajmuje się historią naturalną procesów poznawczych. Mamy również taką dyscyplinę jak etyka ewolucyjna. Tak, ludzie dysponują abstrakcyjnym pojęciem dobra, natomiast różnego typu zachowania moralne czy protomoralne, które spotykamy wśród ludzi, mają swoich ewolucyjnych prekursorów. Tak, dostrzegamy w świecie zwierząt postawy, zachowania altruistyczne, związane z empatią, czy związane z pewnymi elementarnymi zachowaniami, które mają na uwadze dobro, czy to gatunku, czy innych osobników należących do tego samego gatunku. A więc możemy wprowadzić na tej podstawie kategorię protomoralności. Moralność jest czymś, co się rozwija zarówno w aspekcie ontogenezy, jak i filogenezy. I zadaniem etyki ewolucyjnej jest właśnie prześledzenie tego procesu rozwojowego. W jaki sposób, wychodząc od prostych systemów, które kierują się jakimiś zasadami, które są ugruntowane społecznie w odniesieniu do tych społeczności, czy grup, w których funkcjonują inne zwierzęta niż ludzie, możemy w jakiś sposób dojść do tego poziomu, który jest charakterystyczny dla przedstawicieli naszego gatunku. No ale te postawy i zachowania moralne mają swoją historię, mają swoją naturalną historię ewolucyjną i możemy ją odtworzyć w pewien sposób. Wydaje mi się, że to jest możliwe i to jest bardzo owocny sposób zrozumienia tego, dlaczego taka inna forma moralności wyewoluowała i istnieje wśród ludzi. Być może istnieje coś takiego jak instynkt moralny, który jest efektem naszego ewolucyjnego dziedzictwa. Pojęcie instynktu moralnego wiąże się zazwyczaj z kategorią emocji moralnych. Te emocje działają jak pewnego typu automatyzmy. Są efektem naszego genetycznego oprogramowania i są zachowania, które ujawniają się w pewnych sytuacjach. Kiedy reagujemy silną emocją, na czyjeś zachowanie, ale ta emocja jest właśnie
elementem składowym czegoś, co określa się mianem instynktu moralnego. Ten instynkt moralny może być zakorzeniony oczywiście w naszej aktywności społecznej, ale ma głębsze podłoże. Jeżeli badamy zachowanie małych dzieci, dostrzegamy bardzo wcześnie zachowania, które cechuje właśnie pewien automatyzm oceny. To nie jest efekt refleksji, często nie jest to efekt wychowania, ale właśnie są pewne elementy wrodzone, które składają się na to, co nazywamy instynktem moralności. Podobnie jest w estetyce. Tak? Jeżeli podstawową kategorią estetyki jest kategoria piękna, to oczywiście tylko ludzie zastanawiają się nad tym, co to jest piękno. Inne zwierzęta nie są w stanie w ogóle sformułować takiego pytania, ani nie operują abstrakcyjnym pojęciem piękna. Natomiast istnieje taka dyscyplina jak estetyka ewolucyjna, która bada pochodzenie zachowań artystycznych, czy bada pewne reakcje, przeżycia, które spotykamy u prostszych gatunków niż człowiek, i one mogą stanowić bardziej elementarne zachowania o charakterze estetycznym czy protoestetycznym. Tutaj coś takiego jak artefakty estetyczne to jest coś, co jest efektem już dość zaawansowanej aktywności człowieka, ale także innych hominidów. Tak? Bo nie tylko Homo sapiens jest z tego typu strukturą, która jest zdolna do posiadania przeżyć estetycznych. Pierwsze malowidła naskalne były wytworzone także przez Neandertalczyka, który nie należy do tej grupy Homo sapiens, a więc istnieje około 25 form hominidów i zachowane dane wskazują na to, że także przedstawiciele hominidów posiadali pewne zdolności artystyczne. One są oczywiście nieporównywalne w stosunku do tego, co robią ludzie, do sztuki, która jest przez przedstawicieli naszego gatunku uprawiana, ale stanowią jak gdyby prostsze formy artystyczne, które spotykamy u przedstawicieli innego gatunku niż Homo sapiens. A więc wydaje mi się, że tu jest daleko idąca analogia. Tak samo w epistemologii, gdzie badamy prostsze systemy poznawcze, w etyce ewolucyjnej, w estetyce ewolucyjnej możemy starać się zrekonstruować filogenezę tych zdolności i postaw moralnych, estetycznych i poznawczych, które spotykamy wśród ludzi. Każda wyższa forma aktywności poznawczej, czy aktywności estetycznej, czy moralnej wyrasta z pewnych prostszych form rozwojowych. No i śledząc te prostsze formy rozwojowe, wydaje mi się, że możemy wychodzić poza nasz gatunek. No i taki charakter mają współcześnie prowadzone badania z zakresu epistemologii ewolucyjnej, etyki ewolucyjnej, ewolucyjnej estetyki. Dziękuję w takim razie. To może przejdźmy do trzeciego pytania. Tym razem właśnie pan profesor Poczobut w kolejności. Neuroteologia, to taka niedawno powstała gałąź neuronauki, zakłada, że powstawanie doświadczeń religijnych, których źródeł tradycyjnie upatrywano poza biologią, wiąże się z istnieniem pewnych struktur i funkcji naszych mózgów. Badacze wskazują na zmiany w aktywności konkretnych obszarów mózgu, osób na przykład medytujących czy modlących się. Czasami mówi się też o dziedziczeniu podatności na takie doświadczenia. Jak pan myśli, czy możemy zatem powiedzieć, że to jedynie tak, a nie inaczej wyewoluowany nasz mózg stworzył Boga? Czy wyniki badań w obszarze neuroteologii mogą stanowić argument przeciwko tezie teistycznej, jak pan uważa? Zacząłbym od kwestii podstawowej. Czy rzeczywiście w naszym mózgu istnieją ośrodki, które są specjalnie przeznaczone, czy dedykowane, czy powstały tylko po to, żebyśmy mieli przeżycia religijne oraz religijne przekonania? No i zwracam uwagę na te dwie zdolności, powiedzmy poznawcze, jakoś związane z religią. Pierwsza z nich to jest właśnie przeżycie religijne, natomiast druga to byłoby przekonanie religijne. Śledząc tę literaturę z zakresu neuroteologii, mam wątpliwości, czy struktury mózgu, na które się wskazuje jako aktywne wówczas, kiedy ktoś deklaruje, że ma przeżycie religijne,
To są struktury, które wyewoluowały tylko i wyłącznie po to, żeby obsługiwać to, co nazywamy przeżyciem religijnym. Pomijając już problemy związane z definicją przeżycia religijnego. Tutaj wydaje mi się, że należałoby się odwołać bardziej do literatury z zakresu fenomenologii religii, żeby to pojęcie przeżycia religijnego jakoś zdefiniować. Tak? Bo jeżeli chcemy badać neuronalne korelaty przeżyć religijnych, to z jednej strony musimy jakoś wiedzieć, co to jest przeżycie religijne, a z drugiej strony no, musimy mieć odpowiednie narzędzia, żeby podglądać mózg człowieka, który deklaruje, że w danej chwili ma jakieś przeżycie religijne. Wydaje mi się, że zarówno przeżycia, jak i przekonania religijne bazują na strukturach mózgu, które wyewoluowały w innym celu. Czyli posługując się takim technicznym żargonem z zakresu teorii ewolucji, powiedziałbym, że to są raczej egzaptacje. Czyli pewne struktury ewoluują, powstają po to, żeby realizować pewne funkcje. Ten proces nie musi mieć i nie ma raczej charakteru celowościowego. Użyłem po to w sensie funkcji, którą pełnią te struktury. One stanowią pewną adaptację. Natomiast one mogą być następnie używane w innych celach. I coś takiego jak przeżycie religijne czy przekonanie religijne wydaje mi się, że jest efektem rozwoju pewnych struktur kognitywnych, które musiały się rozwinąć po to, żebyśmy w ogóle byli zdolni, o ile posiadamy coś takiego, mieć przeżycia religijne i religijne przekonania. Natomiast jest tutaj kwestia bardziej podstawowa. Wydaje się, że posiadacze prostych mózgów nie są w stanie posiadać ani przeżyć religijnych, ani przekonań religijnych. Możemy się cofać w historii ewolucyjnej do takiego momentu, kiedy raczej nikt nie będzie przypuszczał, że przedstawiciele odpowiednio prostych gatunków mają jakieś przeżycia religijne. Dlatego, żeby mieć przeżycia, trzeba mieć odpowiednio zorganizowany mózg. To jest pewna forma świadomości, jeszcze posiadająca określoną treść religijną. Wtedy będziemy mówić o przeżyciu religijnym. Trzeba posiadać odpowiednio złożony mózg, czy ten mózg musi przekroczyć pewien poziom rozwojowy, żeby posiadacz takiego mózgu mógł w ogóle posiadać przeżycia religijne. Mózgi bardzo proste nie generują, nie wytwarzają czegoś takiego jak przeżycia religijne, tym bardziej przekonania, bo przekonania to już jest struktura kognitywna, która jest nieco bardziej skomplikowana, wymaga bardziej skomplikowanej architektury mózgowej. A więc generalna teza jest taka, żeby w ogóle mieć przeżycia i przekonania religijne, trzeba być strukturą odpowiednio złożoną. Architektura mózgu, istoty, która jest zdolna do posiadania przeżyć religijnych, musi przekroczyć pewien próg rozwojowy. Coś takiego stało się w przypadku przedstawicieli naszego gatunku. Zjawiska religijne są zjawiskami powszechnymi, uniwersalnymi. W związku z tym no jest taka hipoteza, że rzeczywiście nasze mózgi są wystarczająco złożone do tego, żeby posiadać religijne przeżycia i przekonania. Padło teraz pytanie, czy z tego, że nasze mózgi są zorganizowane w taki sposób, że umożliwiają posiadanie przeżyć i przekonań religijnych, czy z tego wynika teza ateistyczna, tak? Bo pani o to zapytała. Wydaje mi się, że takiego wynikania tutaj nie ma. Wprost przeciwnie, ktoś, kto twierdzi, że Bóg istnieje, mógłby się dziwić, że istnienie Boga, że Bóg istnieje, natomiast my nie jesteśmy wyposażeni w struktury poznawcze, które umożliwiałyby nam posiadanie przeżyć i przekonań religijnych. Tak? Byłoby to coś zaskakującego. Mówię o tym w trybie czysto hipotetycznym, ani nie twierdząc, ani nie przecząc, czy Bóg istnieje, czy też nie. A więc biorąc pod uwagę, zakładając czy przyjmując założenie istnienia Boga, bardziej wiarygodne wydaje się to, że przynajmniej niektóre systemy poznawcze istniejące na naszej planecie mają tak zorganizowane mózgi i systemy poznawcze, że są w stanie posiadać przeżycia religijne i religijne przekonania. Nieistnienia Boga wydaje mi się w ogóle nie można udowodnić. To nie jest teza, która podlega dowodzeniu czy dowodowi. W to można wierzyć albo nie wierzyć. Tak samo w tezę, że Bóg istnieje. Natomiast nie ma związku logicznego między faktem istnienia mózgów o takim poziomie złożoności, które umożliwiają posiadanie przeżyć i przekonań religijnych, a faktem, a tezą o nieistnieniu Boga w ten sposób.
Tak jak wcześniej, prawda? Myślę, że profesor Poczobut i ja w dużej mierze się zgadzamy co do tych kwestii. I z wszystkim, co tutaj profesor powiedział, bym się zgodził. Może bym dodał konkretny przykład, bo w ogóle sama kategoria doznań religijnych, prawda, przeżyć religijnych jest bardzo problematyczna, bo w tym sensie, że to nie jest jasne, czy to jest kategoria, o której da się dużo generalizować, czy to jest kategoria, która jest w pewnym sensie naukowo pożyteczna. Chodzi o to, że bardzo różnorodne przeżycia są interpretowane jako przeżycia religijne i to, czy one są interpretowane jako przeżycia religijne, czy nie, zależy w dużej mierze od kontekstu, w którym one się pojawiają. Jest taki przykład, mianowicie paraliż przysenny i halucynacje z nim związane. Niech Państwo sobie wyobrażą, że Państwo byli w podróży, daleko, prawda, pojechali, znajdują się w hotelu, w którym wcześniej nigdy nie byli, są zmęczeni, kładą się spać. No, i w pewnym momencie, kiedy Państwo zasypiają, nagle Państwo się orientują, że ktoś w pokoju jest. I Państwo chcieliby sprawdzić, kto to jest. I chcieliby, prawda, popatrzeć w tym kierunku, ale nagle się Państwo orientują, że Państwo są całkowicie sparaliżowani. Okay? I teraz Państwu powiem, że tego rodzaju przeżycie, które może być bardzo traumatyczne, jest czymś, co zależnie, prawda, od grup pytanych, ale jest przeżyciem, które miało często mniej więcej 50% populacji. No i teraz, prawda, zależnie od tego, gdzie to przeżycie się miało, to przeżycie można bardzo różnorodnie zinterpretować. Na przykład, prawda, powiedzmy, że miało się to przeżycie pod koniec jakiejś pielgrzymki, gdzie w końcu się dotarło do tego miejsca, gdzie się pielgrzymowało, prawda, co właściwie by wytłumaczyło ten stan zmęczenia i bycia poza domem, etc., etc., to wtedy jakby to się zinterpretowało, całkiem możliwe, żeby się myślało, że jakaś dusza z zagrobów, prawda, przybyła i prosić o to, żebyśmy modlili się za nią, jak następnego dnia, prawda, pójdziemy do tego miejsca, gdzie właśnie ta pielgrzymka nasza się kończy. Ale też to są doznania, które wywołują u innych ludzi w innych kontekstach ideę, że ich ciało jest kontrolowane przez kosmitów. Prawda? I też cała masa różnych innych tez, w zależności od kontekstu, w którym to się odbywa. A powód jest bardzo prosty. Po prostu w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy poza miejscem, gdzie, prawda, normalnie byśmy spali, etc., etc., jak zapadamy w sen, to często natychmiast zapadamy w sen REM. Także stany umysłowe związane z tym, że już jesteśmy w stanie w śnie REM, się nakładają na stany umysłowe związane z tym, że jeszcze, prawda, w ogóle nie śpimy. Między innymi właśnie paraliż. Cała masa ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, ale co nocy my jesteśmy sparaliżowani. W dużej mierze po to, żeby jak właśnie śnimy w czasie snu REM, żeby te sygnały, które nasz mózg wysyła do naszych kończyn w kontekście tych snów, jakie mamy, nie powodowały, że będziemy się rzucać w łóżku. A nie jesteśmy świadomi tego. W tym momencie nagle ta świadomość tego się pojawia i może być bardzo traumatyzująca. Tak więc co tutaj mamy? Mamy pewne zjawisko, które ma powody oczywiście związane z naszym mózgiem, bo zresztą jak mogę nie mieć, prawda? Bo to jest inny sposób odpowiedzenia na Pani pytanie. Przecież to coś się musi dziać w mózgu, jeżeli nagle, prawda, myślimy. Prawda? Gdyby nic się w mózgu nie działo w tym momencie, to dopiero by było dziwne. No to od razu by nam wskazywało dualizm, prawda?
I te rzeczy, które się dzieją w mózgu, w żaden sposób same w sobie nie są związane z religią, ale w odpowiednich kontekstach mogą być interpretowane jako właśnie doznania religijne. No to jest taka właśnie ładna kategoria, nie religious experience, ale experiences deemed as religion, as religious, czyli doznania, które są traktowane, uważane za religijne. Coś jeszcze pan profesor Poczobut chciał może dodać, czy już? Oczywiście to jest podstawowy problem związany z definicją doświadczenia religijnego. Różnego typu doświadczenia, które posiadamy w różnych kontekstach, możemy wtórnie jakoś interpretować jako religijne. Jeżeli weźmiemy przedstawicieli różnych kultur i różnych religii i poprosimy o odpowiedź na pytanie, co to jest przeżycie religijne, to bardzo jest prawdopodobne, że otrzymamy różne odpowiedzi. Tak? Co na takie pytanie odpowiedziałby buddysta na przykład? Jak bardzo ta odpowiedź różniłaby się od wypowiedzi chrześcijanina czy przedstawiciela innej religii? Są badania, które zmierzają w kierunku odkrycia, czy określenia, czy skonstruowania jakiegoś pojęcia, które w miarę dokładny sposób mówi, co to jest doświadczenie religijne. No i oczywiście jest problem z podaniem takiej definicji, co ma dalsze konsekwencje związane z trudnościami odkrywania tak zwanych neuronalnych korelatów przeżyć religijnych. Bo tym się chce zajmować neuroteologia. Tak? Mamy jakieś przeżycie, czy mamy jakieś przekonanie. Wydaje mi się, że nieco prościej byłoby w wypadku przekonań. Bo czy możemy jakoś zdefiniować przekonanie religijne? Kiedy jakieś przekonanie jest przekonaniem religijnym? Czy ono się różni od innego typu przekonań? Być może tutaj byłoby łatwiej. Chociaż różnice, z jakimi mamy do czynienia, jeżeli chodzi o różne systemy religijne istniejące na naszej planecie, są tak duże, że może i tutaj byłby problem z podaniem jakiejś definicji przekonania religijnego. No ale jeżeli ktoś twierdzi, że jest przekonany, że istnieje Bóg, istnieje byt absolutny, osobowy czy bezosobowy, czy jakkolwiek charakteryzowany, to możemy to potraktować rzeczywiście jako przekonanie religijne. No moglibyśmy się zastanawiać, co dzieje się w mózgu człowieka, który żywi tego typu przekonanie. Jak moglibyśmy jakoś określić ten neuronalny korelat, ale z całą pewnością tutaj zaangażowane byłyby struktury kognitywne, które są aktywne także wówczas, kiedy posiadamy innego typu przekonania. Czy dałoby się wyspecyfikować w naszym mózgu taką aktywność neuronalną, która odpowiada tylko i wyłącznie temu przekonaniu? No jest to sprawa dość wątpliwa. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, nie ulega wątpliwości, że nasze mózgi są tak zorganizowane, że umożliwiają posiadanie przekonań religijnych i przeżyć religijnych, chociaż są problemy rzeczywiście z definicją, zwłaszcza tej drugiej kategorii. Niektórzy twierdzą, że każdy odpowiednio rozwinięty system poznawczy generuje przekonania religijne, czy system naturalny, czy system sztuczny. Tak? Są takie prace z zakresu sztucznej inteligencji, na przykład książka Reja Kurzweila, The Age of Spiritual Machines. On twierdzi, że po przekroczeniu pewnego progu rozwojowego każdy inteligentny system poznawczy stawia podstawowe pytania. Pytania o to, skąd się wzięliśmy, dlaczego istnieje świat, dlaczego istnieją prawa przyrody. I to są takie racjonalne ścieżki, które mogą prowadzić inteligentne systemy poznawcze do pytania o istnienie Boga. Więc mamy tutaj pewien system kognitywny, który rozwija się do pewnego poziomu i osiągając ten poziom jest w stanie formułować takie właśnie fundamentalne pytania. Odpowiedzi na te pytania mogłyby generować coś, co nazywamy przekonaniem religijnym. Więc ja tutaj to traktuję bardzo szeroko. Jeżeli mówimy o tym w kontekście teorii ewolucji, przez ewolucję rozumiem nie tylko proces biologiczny, ale również to wszystko, co wiąże się z przyszłością umysłu na naszej planecie.
a to obejmuje również hybrydowe i sztuczne systemy inteligentne. Nie wykluczam takiej możliwości, że nawet sztuczny system inteligentny, który nie posiada mózgu biologicznego, byłby zdolny do posiadania czegoś, co określilibyśmy jako przekonanie religijne. Takie przekonanie religijne byłoby próbą uzyskania odpowiedzi na jakieś pytanie fundamentalne, dotyczące istnienia świata, dotyczące praw przyrody, które są w tym świecie zrealizowane. To są pytania, na które nie uzyskamy odpowiedzi na gruncie nauki. To są pytania, które mają charakter metafizyczny albo dotyczą obszaru filozofii Boga bądź teologii naturalnej. Niekoniecznie muszą się wiązać z jakimś konkretnym systemem religijnym, tak? Bo ja tutaj mówię na poziomie czysto filozoficznym, nie odwołując się do żadnego konkretnego systemu przekonań religijnych. A więc tylko wrzucam taką myśl do dyskusji, gdyby ktoś z Państwa był tym zainteresowany, możemy o tym podyskutować również. Jeżeli można, właśnie chciałbym tutaj dodać, bo to jest interesująca kwestia, która została poruszona, mianowicie właśnie to stanowisko Kurzweila. Wydaje mi się, że z tym stanowiskiem jest jeden podstawowy problem, mianowicie to, o czym on mówi, jest bardzo dalekie od tego, jak wygląda geneza religii w ludzkości. Gdzie takie właśnie podstawowe pytania co do tego, skąd się wziął wszechświat, prawda, dlaczego w ogóle istnieje coś takiego jak dobro i zło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie filozoficzne, intelektualne pytania są bardzo, bardzo dalekie od rzeczywistości religii większości osób, większości kultur. Prawda? To jest religia hiperintelektualna, która istnieje, powiedzmy, na kilku wydziałach filozofii i teologii, na kilku uniwersytetach. Teraz chciałbym to skontrastować, bo popatrzmy na przykład na typową religię, jaka się pojawia w wielu plemionach na świecie, gdzie religia w tych plemionach polega na tym, jak zarządzać, co trzeba robić, żeby zarządzać swoimi relacjami z duchami swoich przodków, którzy mogą pomóc lub przeszkadzać nam w naszym życiu codziennym. Innymi słowy, jakie ofiary na przykład powinniśmy złożyć i komu i kiedy, w jaki sposób, żeby ten duch jednego z naszych przodków pomógł nam na przykład w polowaniu następnego dnia. Jak osoby, które właśnie, prawda, są wyznawcami tego rodzaju religii, im się zadaje pytanie o tym, skąd się wziął wszechświat, to oczywiście są w stanie zacząć coś opowiadać. No. Tylko prawda jest taka, że te kwestie, te opowieści nie grają żadnego kluczowego elementu w ich codziennej religii i często te historie są produkowane post hoc na potrzebę odpowiedzenia na bardzo dziwne pytanie, które zostało nagle im zadane. Tak więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy właśnie mówić o przekonaniach religijnych, to musimy szczególnie, prawda, w kontekście filozofii być bardzo uważni o tym, o czym właściwie my mówimy. Bo jeżeli mówimy o, prawda, religii w kontekście filozofii religii, gdzie tego rodzaju pytania są absolutnie elementem kluczowym, to rozumiem, ale jeżeli chcemy mówić o religii jako o zjawisku, które jest kluczowym aspektem całej masy życia codziennego, prawda, większości ludzkości, to nie jest to. To absolutnie nie jest to. Co więcej, jeżeli mamy o takich rzeczach mówić, o tego rodzaju przekonaniach mówić, to co wtedy się dzieje, to jest to, że kategoria
przekonań religijnych robi się problematyczna w ten sposób, że ona się mocno pokrywa z kategoriami przekonań magicznych, przekonań przesądnych i innego rodzaju, tego rodzaju przekonań. I tutaj nie chodzi o jakiś sposób ocenę, bo prawda, pada hasło przesąd i od razu jest bardzo mocna ocena. Tutaj właśnie to jest ten problem, że trudno używać, myśleć o jakimś języku, który nie ma takiej charakterystyki, ale są pewnego rodzaju zachowania i prawidłowości, które się pojawiają w bardzo wielu różnych kulturach i one są ze sobą powiązane. Natomiast tak jak to mówiłem wcześniej o tym, że te halucynacje związane z paraliżem przysennym mogą powodować, że ludzie myślą, że zostali porwani przez kosmitów. Z jednej strony to ewidentnie to nie jest religia, ale z drugiej strony tego rodzaju właśnie paranormalne przekonania, to można by nazwać, mają często bardzo podobne cechy do przekonań religijnych. Tak więc znowu jest problem z tą kategorią. Cały czas, prawda, mówimy, że to jest bardzo problematyczna kategoria. Nawet wielu badaczy religii często mówi, że sama kategoria religia nie jest za bardzo pożyteczną kategorią z punktu widzenia naukowego, ponieważ właśnie nie opisuje, nie zbiera razem raczej zjawisk, które mają dużo cech wspólnych, takich, które pozwalają nam dużo powiedzieć naukowo na ich temat, że tak naprawdę trzeba tą kategorię religia rozbijać na mniejsze kategorie i dopiero wtedy jesteśmy w stanie coś konkretnego powiedzieć na temat tych różnych zjawisk, które wtedy są brane pod uwagę. Ok? Dziękuję. To jeszcze mamy ostatnie pytanie, bo też już nam czas się powoli kończy. Może do pana profesora najpierw. Czy teoria ewolucji musi z konieczności zakładać naturalizm? Jak pan uważa? To zależy. Typowo filozoficzna odpowiedź. To zależy, co się rozumie jako teoria ewolucji, prawda? Na przykład można powiedzieć, że każdy system będzie ewoluował, jeżeli będzie miał, prawda, konkretne cechy, czyli że to będzie populacja, gdzie jednostki są zróżnicowane pomiędzy sobą, że to zróżnicowanie będzie, że one będą przekazywać swoje cechy dalszym jednostkom w tej populacji i że to, jak efektywne będą w tym, żeby właśnie mieć potomków, będzie zależało od tego, jakie mają cechy, prawda? Czyli zawsze mi brakuje słów w języku polskim. Variation, selection i retention, to jest po angielsku. To absolutnie po prostu normalne, standardowe cechy, które są uważane, że są to kluczowe, żeby w populacji zachodziła ewolucja. I to nam mówi bardzo mało o tej populacji. To może być populacja właśnie organizmów, to też może być populacja pojęć, to może być populacja całej masy różnych rzeczy. I jeżeli tak rozumiemy teorię ewolucji, to myślę, że to absolutnie nic nie musi mieć do czynienia z naturalizmem. Oczywiście normalnie jak się mówi o ewolucji, to jednak mówi się w kontekście, prawda, biologicznym. I wtedy to pytanie się robi dużo bardziej złożone. Ale też popatrzmy na to w ten sposób. Kościół katolicki od wielu dekad uznaje to, że ludzkość jest efektem ewolucji biologicznej. Oczywiście Kościół katolicki zarzucać może ma w pełni naturalistyczny światopogląd, raczej się nie da, prawda? I oni tutaj to łączą w ten sposób, że tłumaczą, że ta ewolucja biologiczna była
kierowana przez Boga, żeby doprowadziła do powstania gatunku ludzkiego. I w tym kontekście pani pytanie staje się pytaniem takim bardzo trudnym, bo staje się pytaniem, czy taki światopogląd jest wewnętrznie spójny. I to jest kwestia już mocno, bym powiedział, kontrowersyjna, gdzie myślę, że postawienie jednoznacznej tezy byłoby bardzo trudne. Tak jak zresztą wcześniej, prawda, mówiliśmy na temat tego, co wynika co do istnienia Boga z tego, że z powodów, prawda, właśnie biologicznych ludzie mają tego rodzaju przekonania. Pan profesor chciałby jeszcze... Czy teoria ewolucji zakłada naturalizm? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak rozumiemy naturalizm. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy wyróżnić przynajmniej dwie wersje naturalizmu. Tak. Naturalizm metodologiczny i naturalizm ontologiczny. Jeżeli chodzi o naturalizm metodologiczny, to ponieważ teoria ewolucji jest nauką, jestem o tym przekonany, w związku z tym nie ma miejsca na gruncie tej teorii na wyjaśnienia, które odwołują się do faktów pozanaturalnych. Jeżeli jesteśmy na terenie nauki, jesteśmy naturalistami metodologicznymi. Dla naturalnych faktów wskazujemy na inne naturalne fakty, zdarzenia, które stanowią ich wyjaśnienie. A więc w tym sensie teoria ewolucji jako teoria naukowa zakłada naturalizm metodologiczny. Ewolucjonista, który by się zaczął odwoływać do czynników nadnaturalnych czy nadprzyrodzonych, nie mógłby być naukowcem. I prawdopodobnie bardzo szybko zacząłby generować pseudowyjaśnienia. Bo najczęściej jest tak, że jeżeli trafiamy na granicę wiedzy naukowej i postulujemy jakiś czynnik nadprzyrodzony jako ten, który wyjaśnia coś, czego aktualnie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić na gruncie aktualnej wiedzy naukowej, to prowadzi to do takiej sytuacji, że przyszły rozwój wiedzy naukowej wskazuje na jakiś czynnik naturalny, w miejsce którego wprowadziliśmy czynnik nadprzyrodzony. A więc w ten sposób stosujemy taką kategorię wypełniania luk w naszej wiedzy Bogiem czy jakimś czynnikiem nadprzyrodzonym. To jest błąd metodologiczny z punktu widzenia metodologii nauki, ale teolodzy wskazują, że również jest to błąd teologiczny, że taki sposób myślenia prowadzi do na dłuższą metę do deprecjacji przekonań religijnych, ponieważ za każdym razem, kiedy postulujemy jakiś czynnik nadprzyrodzony, w jakimś czasie znajdujemy czynnik naturalny, który wyjaśnia to, czego na wcześniejszym etapie rozwoju wiedzy naukowej wyjaśnić nie potrafiliśmy. A więc tutaj nie ma wyjścia, wydaje mi się. Jeżeli teoria ewolucji jest teorią naukową, może się odwoływać tylko i wyłącznie do przyczyn naturalnych, i nie może postulować żadnych przyczyn nadprzyrodzonych, bo wtedy to już nie byłaby nauka, ale byłaby to teologia bądź religia. Mhm. Teraz mamy stanowisko Kościoła katolickiego. Jestem ciekawy, co myślisz o tym. Natomiast mamy drugie pojęcie naturalizmu, pojęcie naturalizmu ontologicznego. Naturalizm ontologiczny to jest pogląd, który zakłada, że istnieją tylko i wyłącznie byty, obiekty naturalne. Nie ma żadnych bytów nadprzyrodzonych. Naturalizm ontologiczny nie wynika z teorii ewolucji. Nie jest logiczną konsekwencją tej teorii. A więc możemy powiedzieć, że jest to teza, która jest tezą dodatkową. Można tę tezę przyjmować bądź odrzucać, niezależnie od tego, czy przyjmuje się teorię ewolucji. Jeżeli chodzi o różne systemy teologiczne, na przykład naukę Kościoła katolickiego, na ile ją znamy, ona oficjalnie akceptuje teorię ewolucji jako teorię naukową. Natomiast można do tej teorii naukowej dobudować teologię, tak? Czyli można próbować oswajać teorię ewolucji na gruncie teologicznym. I wtedy dochodzi do powstania takich na przykład koncepcji jak kreacjonizm ewolucyjny, gdzie zakłada się, że ewolucja jest sposobem stwarzania świata. To jest pogląd dość stary, mający swoich filozoficznych poprzedników świętego Augustyna, gdzie jest koncepcja na przykład creatio prolongata albo creatio continua. I to pojęcie kreacji próbuje się łączyć z kategorią ewolucji. Ale to już jest taka teologia
ewolucyjna. Notabene niedawno ukazała się książka nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press Teologia Ewolucyjna, gdzie można przeczytać właśnie o bardzo ciekawej próbie łączenia teorii ewolucji z teologią katolicką. A więc próbuje się to robić i prawdopodobnie da się to zrobić, tak? Aczkolwiek musimy odróżnić naturalizm metodologiczny jako podstawową strategię uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny naukowej, czy biologii ewolucyjnej, chemii, fizyki, czy czegokolwiek innego, od naturalizmu ontologicznego. Naturalizm ontologiczny nie jest logiczną konsekwencją teorii ewolucji ani żadnej innej teorii naukowej. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, moim zdaniem popełnia błąd logiczny. Twierdzi, że z danego zbioru twierdzeń wynika coś w sytuacji, kiedy takie wynikanie nie zachodzi. Tak? Czyli mamy taki błąd logiczny, który określa się mianem non sequitur, to nie wynika. Oczywiście ja nie bronię tutaj ani naturalizmu, ani antynaturalizmu ontologicznego. Pokazuję tylko, że teoria ewolucji nie prowadzi i nie ma logicznej konsekwencji w postaci tezy naturalizmu ontologicznego. Ja mam takie pytanie. Dlaczego samolubny gen na drodze doboru naturalnego w cudzysłowie pozwala na egzystencję człowieka rozumianą jako odnoszenie się do własnego bycia, jeśli jej skutkiem może być powolne lub gwałtowne samobójstwo, które jest zniszczeniem tej maszyny przetrwania, jaką dla genów jest człowiek? Dziękuję bardzo. Co do ewolucji, to trzeba pamiętać, że ewolucja nie patrzy do przodu. Ta ewolucja jest efektem końcowym pewnych, prawda, sytuacji, pewnych procesów. Tak, że te organizmy, które były dostosowane do tych warunków, które były wcześniej, były w stanie właśnie się rozmnożyć, rozprzestrzenić. Ale jak najbardziej jest możliwe, znamy pełno takich przypadków, gdzie ewolucja w efekcie pewne organizmy, pewne gatunki doprowadza do takiej, prawda, ślepej ścieżki, do ślepego punktu, gdzie ten organizm nie ma szansy, żeby nie wyginąć. Na przykład, prawda, organizmy, które się specjalnie wyspecjalizowały, żeby dobrze sobie radzić z bardzo konkretnymi warunkami środowiskowymi i dzięki temu, że właśnie znalazły dla siebie taką świetną niszę, są w stanie, prawda, przetrwać bardzo dobrze tak długo, jak ta nisza pozostaje. A w momencie, kiedy warunki się zmienią, nagle one niestety wyginą i pozostaną gatunki, które są dużo bardziej generalistyczne w swoim podejściu. Tak więc to, że ewolucja może doprowadzić do sytuacji, nawet nie myślimy o samobójstwie. W większości rozwiniętych społeczeństw w dzisiejszych czasach jest taka sytuacja, gdzie przyrost naturalny jest negatywny. I to wydaje się być sytuacja, która jest bardzo trudna do zmiany przez jakiekolwiek, prawda, mechanizmy polityczne, społeczne, ekonomiczne, etc. Tak więc tutaj możemy mieć do czynienia w pewnym okresie, w pewnym terminie z wyginięciem pewnych kultur potencjalnie, tutaj mówię bardzo potencjalnie, co tak czy tak będzie efektem końcowym procesów ewolucyjnych. Przy tym, prawda, że tam się pojawiają oczywiście kluczowe zmiany w środowisku, które wywołują takie zachowania. Gdybym mógł dodać kilka uwag. Samolubny gen to jest metafora, tak? Metafora, która została przez Pana tutaj wykorzystana w taki sposób trochę przewrotny, prowadzący do paradoksu. Pojedynczy gen nie jest ani samolubny, ani niesamolubny. Sekwencja genów stanowi pewien program, program, który może sprzyjać przetrwaniu albo nie. Pojawiają się różnego typu defekty genetyczne, które mogą skutkować poważnymi chorobami psychicznymi, takimi jak na przykład depresja, co może prowadzić do samobójstwa, ale to jest na zupełnie innym poziomie organizacji.
Sama funkcja genu jako sekwencji DNA nie powinna być w ogóle kwalifikowana w tych kategoriach, o ile rozumiemy je dosłownie. To jest tylko i wyłącznie metafora. Możemy się zastanawiać, na ile ta metafora jest tutaj trafna. Natomiast przejście od poziomu pojedynczego genu do poziomu zachowań człowieka, do samobójstwa, jest tutaj bardzo daleko idącym, ja wiem, ekstrapolacją, która jest nieuzasadniona. Nie ma, gdyby są to zbyt różne poziomy organizacji, żeby stosować do nich analogiczne kategorie. Zupełnie innego schematu pojęciowego powinniśmy użyć w odniesieniu do genów i do zachowań człowieka, który jest strukturą na znacznie wyższym poziomie złożoności. Inne są przyczyny zachowań samobójczy w przypadku ludzi, niż to, co za pomocą tej metafory starał się wyrazić Dawkins. Zapraszamy kolejną osobę. Ja chciałbym się może króciutko odnieść do tego, o czym była mowa, czyli o tym, że jesteśmy, zdaje się, hiperspołecznym gatunkiem i szybko tworzymy skomplikowane układy społeczne. No, jest to możliwe dzięki temu, że mamy takie, a nie inne mózgi. A mamy takie mózgi dzięki temu, że te mózgi w ten sposób wyewoluowały. Już od czasów mitycznych ludzkość dzielona jest na trzy warstwy. Bogowie, herosi i ludzie. W Księdze Rodzaju mamy na przykład o tym mowę, że bogowie brali sobie piękne kobiety za żony, czyli tworzyli sobie haremy i z tych związków rodzili się herosi, giganci. Też trzy warstwy. No, wiemy w szkole, że mamy ze szkoły, że mamy uczniów trójkowych, mamy piątkowych, mamy też uczniów czwórkowych. I niektórzy z nich, jedna osoba na kilka klas jest na przykład uczestnikiem olimpiady. Jest też kilku uczniów dwójkowych. Czyli generalnie można łatwo zauważyć, że ludzie są podzieleni na warstwy. Jeżeli spojrzymy sobie historycznie na ten temat, to mamy Europę feudalną, gdzie mamy warstwę chłopstwa, szlachty ziemiańskiej i arystokracji. To jest trzy warstwy. Każe to sądzić, że w jakiś sposób nasze mózgi są podzielone na około trzy grupy. Ewoluowaliśmy nie w hiperzłożonych strukturach społecznych, a w małych grupach. Archetypiczną grupą jest horda, egalitarna horda, której nie ma męskiej hierarchii. Ale też znajdujemy plemiona, a plemiona to z kolei grupy patriarchalne, gdzie istnieje męska hierarchia. No, mało tego, hordy egalitarne są skoncentrowane na kobietach, bo kobieta jest nośnikiem przetrwania grupy. Jeżeli zginie kobieta, tak, grupa zginie. Kobiety i mężczyźni mają podobny rozkład tych, nazwijmy to, zdolności, jeżeli odniesiemy się do szkoły, zdolności umysłowych. Też są kobiety, dziewczyny czwórkowe, trójkowe i piątkowe. I dziewczyna piątkowa jest inna od dziewczyny trójkowej. Jak panowie mogliby odnieść się do tego, co było pressingiem ewolucyjnym do tego, żeby dzielić ludzi na warstwy? I czy w ogóle panowie uważają, że jest taki, jakiś taki podział naturalny? Co było pressingiem i co było hamulcem do tego, że nie wszyscy na przykład jesteśmy piątkowi, chociaż chcielibyśmy, żeby tak było. I
jak wiemy w naszym społeczności, zdolności intelektualne, czyli piątkowi uczniowie, te zdolności są wynagradzane przez społeczeństwo, czyli są, one są promowane, dają korzyści ewidentne. Na przykład dobrą posadę na uczelni, tak? Wygodną na przykład. Czy bycie, nie wiem, politykiem czy prezesem. Dlaczego jest tak, że co było hamulcem temu, że nie wszyscy jesteśmy piątkowi, a co było pressingiem do tego, żeby podzielić na warstwy ludzkość? Dziękuję. Jakiś czas temu zrobiono badanie, gdzie szukano wspólnych cech, które mieli, to jest prawda fajny zwrot w języku angielskim, entrepreneurs, czyli osoby, które same coś zbudowały, coś stworzyły, jakąś firmę, jakieś nowe podejście, etc., etc., etc. No i szukano wielu zmiennych, żeby zorientować, jakie najczęściej cechy wspólne te osoby miały. I jedna cecha okazała się o wiele ważniejsza od innych. Mianowicie bardzo wiele tych osób w momencie, kiedy startowali, mieli rodziców, którzy byli wystarczająco bogaci, żeby im umożliwić, prawda, robienie czegoś, co było trudne, co było niebezpieczne i wiedzieli, że nawet jeżeli im się nie uda, to tak czy tak będą mieli adekwatną sytuację finansową, wsparcie i bezpieczeństwo. Innymi słowy, ich wspólna cecha była nie intelekt, nie to, że byli dzielni, etc., 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 tylko po prostu to, że startowali od w miarę dobrej sytuacji ekonomicznej. I teraz sobie pomyślmy o konkretnym przykładzie kogoś, prawda, kto odniósł ogromny sukces. Elon Musk. Powiedzmy sobie szczerze, ten człowiek w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nam całej ludzkości, na całym świecie pokazał, myślę, że bardzo ładnie i bardzo jednoznacznie, jaki jest poziom intelektualny tego człowieka. Tak więc nie możemy stawiać jakiegoś znaku równości pomiędzy sukcesem indywidualnych jednostek, a jakimś cechom właśnie intelektualnym, osobowościowym tych jednostek. To jest dużo bardziej związane właśnie z hierarchizacją wielopokoleniową naszych społeczeństw. No i tutaj, prawda, oczywiście można zapytać, dlaczego mamy tak zhierarchizowane społeczeństwa, gdzie znowu, prawda, trzeba popatrzeć na historię ludzkich społeczeństw, zobaczyć specjalizację, jak specjalizacja w różnych społeczeństwach pozwalała jednostkom wykorzystywać to też dla swoich własnych celów, jak to też, prawda, w różnych społeczeństwach to umożliwiło tym jednostkom przekazywać swój kapitał społeczny i ekonomiczny swoim potomkom, gdzie to oczywiście w sposób jest oczywisty, zrozumiały ewolucyjnie. Więc myślę, że w efekcie po prostu nie tędy droga, bym powiedział. Są różne czynniki, które powodują daleko idące zróżnicowania między jednostkami ludzkimi. Psychologia różnic indywidualnych bada w szczegółach te czynniki, opisuje, pod jakimi względami różnimy się od siebie. Oczywiście jest tak, że sukces w jakimś obszarze nie musi być konsekwencją posiadania jakichś niezwykłych zdolności. Z drugiej strony prawdą jest, że rozmaite zdolności nie są równo podzielone między ludźmi. Tak, jeżeli badamy, weźmiemy na przykład takie pojęcie inteligencji wielorakiej, czyli możemy rozłożyć pojęcie inteligencji ogólnej na szereg różnych typów inteligencji, inteligencję na przykład logiczną, społeczną, emocjonalną, kilkanaście takich rodzajów inteligencji współcześnie się wymienia i bada, to
to okazuje się, że poszczególni ludzie różnie wypadają w testach na te rozmaite typy inteligencji. Tak, większość z nich to są już typy inteligencji czy rodzaje, które są jakoś sparametryzowane, istnieją testy lepsze, gorsze, ale istnieją. Natomiast no, jest jednak podstawowy fakt polegający na tym, że nie jesteśmy wszyscy tacy sami, nie jesteśmy jak piłeczki ping-pongowe. Zdolności, które posiadamy, nie są przez nas posiadane w tym samym stopniu i to jest pewien fakt, który wydaje się, że jest faktem możliwym do wyjaśnienia. Teraz jakie czynniki mogą te zróżnicowania wyjaśniać? One są bardzo różnorodne. Konrad powiedział o kilku takich czynnikach mających charakter społeczno-ekonomiczny, ale również są czynniki genetyczne, są czynniki związane z rozwojem różnych obszarów mózgu, które lepszy rozwój może nam dawać pewną przewagę, na przykład w zakresie matematyki. Są ludzie, którzy są niezwykle uzdolnieni, ale te zdolności są efektem większej sprawności określonych ośrodków mózgu, lepszego przetwarzania informacji przez struktury mózgowe u jednych osób niż u innych, w związku z tym te osoby lepiej rozwiązują określone zadania, szybko, poprawnie i przy dużej złożoności tych zadań. A więc jesteśmy neuroróżnorodni, jesteśmy różnorodni pod względem psychologicznym, zdolności poznawczych. Jest bardzo wiele czynników, które za tym stoją. Tutaj wydaje mi się, że odpowiedzi powinniśmy raczej szukać właśnie na gruncie psychologii różnic indywidualnych, czy neurobiologicznego odpowiednika tej dyscypliny, uwzględniając czynniki społeczne, kulturowe, rozwojowe, także etap rozwoju płodowego naszego mózgu i układu nerwowego, bo okazuje się, że ten okres rozwojowy również jest istotny z punktu widzenia zdolności czy jakości rozwoju człowieka, który się narodzi. Zagadnienie jest bardzo złożone i tutaj nie oczekiwałbym jakiegoś prostego schematu, który stanowiłby prostą odpowiedź na to pytanie. Może jeszcze bym coś dodał. Mianowicie, co jest właśnie bardzo interesujące, to jest to, że wygląda na to, że właśnie nasze zdolności intelektualne się rozwijają dzięki czemuś, co prawda nazywa się ewolucyjnym wyścigiem zbrojeń, gdzie w dużej mierze nasze zdolności intelektualne funkcjonują w ten sposób, że po prostu nam dają możliwość lepszego radzenia sobie w naszym społeczeństwie. Tak więc oczywiście są mocno promowane w następnym pokoleniu, ale ponieważ, prawda, mamy populację, która jest wspólną populacją, to jeżeli się pojawi jakaś mutacja, jakaś zmiana, która daje jakąś przewagę w jednym pokoleniu, to w przeciągu kilku pokoleń ona się bardzo szeroko rozprzestrzenia. Tak więc można by było sobie pomyśleć, że aha, prawda, jeżeli jakiekolwiek zmiany, które są pozytywne, to się szybko będą rozprzestrzeniać, to można by było się spodziewać, że właśnie ludzkość będzie do siebie bardzo podobna co do zdolności intelektualnych. I w pewnym sensie tak jest. Nasze mózgi są bardzo podobne do siebie, prawda? Tak jak mówiłem wcześniej o tych błędach systematycznych. My wszyscy generujemy bardzo podobne, w sposób bardzo przewidywalny, ale jednak, tak jak właśnie Robert zauważył, widać duże różnice w różnych zdolnościach intelektualnych pomiędzy jednostkami. I to jednak wskazuje na to, że po prostu w pewnym momencie, na pewnym poziomie wytworzyć w sposób przewidywalny mózg, o którym ma takie zdolności na takim wysokim poziomie, staje się po prostu trudne. I bardzo łatwo właśnie pojawiają się duże poziomy zróżnicowania intelektualnego. Bardzo krótko, bo rozmawiamy o mózgach skomplikowanych. No, zdecydowanie każdy z nas ma inny mózg, inną wiedzę w nim w tym momencie, którą posiedliśmy. Może tę dotyczącą fragmentu wykładu mamy bardzo zbliżoną, ale też na pewno różne osoby zapamiętały różne rzeczy. Ale mam ją na przykład ptaki, słabo rozwinięte mózgi. A w kwestii estetyki i piękna moglibyśmy się od nich uczyć. Czy Państwo się zastanawialiście, jak to wyjaśnić? Jeśli chodzi o ptaki, mówimy o ptasich muszczkach, ale to jest przesada.
Okazuje się, że te ptaki, zwłaszcza niektóre, kruki na przykład, albo papugi, mają dość skomplikowane mózgi wbrew pozorom. To są mózgi nieduże pod względem objętości. Natomiast liczba neuronów i połączeń synaptycznych w mózgach ptaków jest zaskakująco duża. W związku z tym cały szereg zdolności, które spotykamy u ptaków, są właśnie efektem specyfiki i poziomu zorganizowania ich mózgów. Objętość czaszki jest niewielka, ale liczba neuronów, która tam jest upakowana, jest bardzo duża. Tak? Te mózgi są też trochę inaczej zorganizowane, ponieważ są bardziej globalne połączenia między neuronami w takich mózgach, które składają się z dużej liczby gęsto upakowanych neuronów. Pewne formy specjalizacji neuronalnej i modularności wydaje się, że na poziomie takich mózgów są niemożliwe. Na poziomie większych objętościowo mózgów ta specjalizacja jest możliwa. Jest ciekawa literatura na ten temat, która dotyczy właśnie tego mitu związanego z małymi mózgami ptaków i ich niezwykłymi zdolnościami. Te niezwykłe zdolności nie biorą się znikąd, biorą się z określonej organizacji ich mózgów. Wielkość, tak, tutaj jest, tak. Ja chciałbym obu panom zadać takie pytanie. Co panowie sądzą na temat takich dwóch filozoficznych argumentów? Pierwszym byłby taki argument z chińskiego pokoju, Johna Searla, natomiast drugim byłby argument ewolucyjny przeciwko naturalizmowi Alvina Plantingi. I co panowie na ten temat sądzą? Konrad zasugerował, że wziął pierwszy z tych argumentów, czyli chiński pokój, tak? Natomiast Konrad odniesie się do drugiego. Argument z chińskiego pokoju, kto jest po jakimś kursie filozofii czy kognitywistyki, to wie, był sformułowany przez Johna Searla po to, żeby wykazać niemożliwość posiadania intencjonalnych stanów przez systemy sztucznej inteligencji. I służy w zasadzie jako kontrprzykład, tak? Bo John Searle skonstruował właśnie, opisał taką sytuację, w której człowiek znajdujący się w chińskim pokoju udziela poprawnych odpowiedzi na pytania, które dostaje. Te pytania są generowane przez niego w określony sposób na podstawie znajomości tylko i wyłącznie instrukcji, które mają charakter składniowy. I on poprawnie odpowiada na pytania zadawane w języku chińskim, używając języka chińskiego, którego w ogóle nie rozumie. No i konkluzja Searla była taka, że w podobnej sytuacji są systemy sztucznej inteligencji. My możemy z nimi rozmawiać, tak, z jakimś chatbotem na przykład, ale taki chatbot w ogóle nie rozumie tego, o czym jest rozmowa, więc nie ma intencjonalności. Jego stany wewnętrzne nie są wyposażone w semantykę, tak, nie odnoszą się do żadnych stanów rzeczy. Powstaje pytanie, bo w zasadzie tego dotyczy ten eksperyment myślowy, czy rzeczywiście nie można rozwinąć takiego systemu sztucznego, który byłby wyposażony w semantykę i w intencjonalność. Wydaje się, że warunkiem tego, żeby system sztuczny uzyskał ten poziom czy wymiar semantyczny, intencjonalny, jest umożliwienie takiemu systemowi wchodzenie w interakcje z obiektami znajdującymi się w jego otoczeniu, w jego środowisku. Jest jedna ze ścieżek do tego, żeby uzyskać taki sztuczny system, który funkcjonuje na poziomie semantycznym, intencjonalnym, jest ścieżka związana na przykład z ucieleśnioną sztuczną inteligencją. Tworzymy robota z pewnym repertuarem wgranych programów, a następnie on może działać najlepiej, żeby działał na bazie sztucznych sieci neuronowych, wyposażony w zdolność uczenia się, i poprzez interakcję ze środowiskiem on może nabywać pewne zdolności, które wyposażą go w semantykę. Na dalszym etapie rozwoju to mogą być różne poziomy czy stopnie intencjonalności. A więc ten eksperyment myślowy pokazuje tylko i wyłącznie tyle, że możliwa jest komunikacja na poziomie syntaktycznym, ale z tego nie wynika, że nie jest możliwa sztuczna inteligencja, która w semantykę nie byłaby wyposażona, tak bym to widział. Tak więc argument Plantingi, tak w dużym uproszczeniu, argument Plantingi jest taki, że gdyby ludzkie mózgi, ludzkie umysły były ukształtowane po prostu przez procesy naturalne, przez ewolucję, to wtedy oczywiście one by prowadziły do przekonań, które pozwalają nam przeżyć i, prawda,
z punktu widzenia innego sobie radzić, ale nie byłoby żadnego powodu, żeby twierdzić, że one nas prowadzą do przekonań prawdziwych. Więc w efekcie, prawda, jeżeli naturalizm jest prawdziwy, to wtedy nie ma powodu, żeby twierdzić, że to, co nam daje nauka, między innymi właśnie teoria ewolucji, naturalizm i tym podobne, że to jest prawdziwe, a nie po prostu coś, co jest z jakiegoś tam powodu przydatne. Jest szereg podstawowych problemów z argumentem plantingi tutaj, które tutaj można przedstawić. Podstawowy, wydaje mi się, jest taki, że związek pomiędzy prawdziwością przekonań a ich pożytecznością w większości przypadków nie jest przypadkowy. Tutaj często mówię o przykładzie grupy łowców, którzy wyruszają, żeby polować, żeby złapać jelenia. Okay? To jest związane z pewną teorią, której tutaj nie musimy w to wnikać, ale wyobraźmy sobie, że grupa łowców wyrusza na łowy, żeby złapać jelenia. I jednym takim zbiorem przekonań, które mogą mieć, to są zbiory, które dotyczą po pierwsze rejonu, w którym będą polować. Znaczy tam są łąki czy lasy, gdzie jest rzeka, gdzie są jakieś klify, które ograniczają ruch, prawda, etc., etc. Też przekonań co do zachowań jeleni, prawda, że jelenie na przykład właśnie mają obyczaj, żeby schodzić nad wodę o tej porze dnia, że można je spotkać w tym i w tym miejscu, etc. No. No i tutaj oczywiście można mieć pożyteczne przekonania, gdzie jak pomyślimy, to od razu widzimy, że to muszą być przekonania, które będą w jakiś sposób adekwatny odzwierciedlały rzeczywistość. Jeżeli my myślimy, że jelenie będą się trzymać czubków wzgórz, a tak naprawdę one będą nad rzeką, to fakt, że te przekonania są fałszywe, będzie powodowało, że nie odniesiemy sukcesu w łapaniu tych jeleni. Okay? I tak jest generalnie z większością ludzkich przekonań. Z większością. Chcę, żeby Państwo zauważyli. Ponieważ jest drugi zbiór przekonań, które tutaj grają ważną rolę w sukcesie tych polujących. Mianowicie, żeby złowić takiego jelenia, jeden łowca nie wystarczy. Musi być współpraca pomiędzy nimi. I ta współpraca może być spowodowana z szeregu powodów. To może polegać na tym, że po prostu świetnie się znają, wiedzą, że mogą na sobie polegać. Albo też na przykład może być wywołana tym, że wszyscy ci łowcy twierdzą, że jeżeli nie będą ze sobą współpracować w łapaniu tego jelenia, to jak wrócą do wioski, to ich, prawda, szef wioski się o tym dowie i da wciry, prawda, tak mówiąc, prawda, naukowo, tym, którzy nie współpracowali. I teraz chcę, żeby Państwo coś zauważyli. To, czy tak rzeczywiście będzie po powrocie z tego polowania, nie ma żadnego wpływu na to, czy to polowanie się uda, czy nie. Jest tylko ważne, żeby oni twierdzili, że tak będzie. Okay? Tak więc przekonania, które wywołują współpracę wśród ludzi, typowo nie muszą być prawdziwe, wystarczy, żeby były przekonaniami, które ludzie mają. I teraz tutaj właśnie jest ta ważna kwestia, że wydaje się, że co najmniej w wielu ludzkich społeczeństwach religia grała rolę motywowania współpracy. I tutaj właśnie mamy taką sytuację, że w efekcie funkcja właśnie motywowania współpracy wśród ludzi, przekonań tradycji religijnych
jest niezależna od prawdziwości tych przekonań, niezależna od prawdziwości, trafności tych tradycji. Okej? Więc w efekcie Plantinga ma rację, ale tylko co do bardzo konkretnej, specyficznej grupy ludzkich przekonań. A więc to jest pierwsza rzecz, którą można powiedzieć. A druga rzecz to jest to, wrócić do tego, co mówiłem wcześniej o nauce. Nie? Że w przypadku nauki mamy fascynujący przypadek, gdzie właśnie zbiór instytucji społecznych jest w stanie egzaptować, używam to słowo, które Robert wcześniej użył, egzaptować ludzkie mózgi, które powstały po to, żebyśmy sobie dobrze radzili w ludzkim społeczeństwie, ku temu, żebyśmy byli w stanie badać szczegóły wszechświata, które są bardzo dalekie od normalnego ludzkiego, codziennego doświadczenia. I tutaj kwestie właśnie ograniczeń ludzkich umysłów działających indywidualnie są oczywiście ważne na poziomie tego, jak nauka działa, w jaki sposób nas organizuje, ale już są dużo mniej znaczące na poziomie tego, jakie są produkty właśnie nauki. Że to, co nauka nam daje, jest w dużej mierze w efekcie uniezależnione od tych ograniczeń. Bo właśnie te systemy społeczne potrafiły tak egzaptować nasze umysły, żeby osiągać cele, które po prostu są bardzo dalekie od oryginalnych funkcji naszych umysłów. Ok? Króciutko na temat Boga. Czy my... Ogólnie, Budda, Allah, ogólnie. Czy my ludzie nie produkujemy Boga, bo boimy się, mamy tego stracha i przy pomocy naszej świadomości nie jesteśmy w stanie przemówić do podświadomości. O wiele łatwiej i bezpiecznie jest przy pomocy tego Allaha, Buddy, bądź zmówić paciorek, etc. I gdyby komputer udało się wmontować stracha, to tego się nie da założyć, ale prawdopodobnie też by coś tam jakiegoś Allaha wyprodukował. Dziękuję. Idea łączenia niepokoju, strachu z tendencją ludzkości do przekonań religijnych oczywiście ma długą historię. Tutaj od razu kłania się Bronisław Malinowski. I jego słynny przykład o rybakach na Wyspach Trobriandzkich. W czasie I wojny światowej Malinowski prowadził badania na Wyspach Trobriandzkich, to jest część Filipin. I on zauważył pewną prawidłowość. Mianowicie rybacy, którzy łowili ryby na atolach, wsiadali do łodzi, wypływali, łowili ryby, wracali do domu. I tyle. Rybacy, którzy wypływali na pełen ocean, gdzie warunki były nieporównywalnie bardziej niebezpieczne, gdzie to, czy udało się coś złowić, czy nie, było nieporównywalnie bardziej nieprzewidywalne, nim oni wyruszyli, najpierw musieli wykonać serię rytuałów, później w ciągu samego połowu musieli obserwować serię różnych tabu, które prawda, były kluczowe, żeby połów był udany. No i po powrocie musieli znowu wykonać serię rytuałów dziękczynnych za to, że udało im się wrócić, prawda, mam nadzieję, z jakimiś rybami z tego połowu. I tutaj właśnie Malinowski powiedział, że wygląda na to, że ludzie w momencie, kiedy nie mają kontroli nad sytuacją, kiedy się boją o sytuację, kiedy właśnie są pełni strachu, niepokoju, reagują na to w ten sposób, że wymyślają serię różnych, prawda, zachowań, które pozwalają im czuć, że
dzięki temu mają większą kontrolę, że zrobili wszystko, co mogą, żeby tą kontrolę tutaj uzyskać. I to jest, prawda, takie podejście, które od czasu Malinowskiego bardzo często się pojawia. I oczywiście też tą prawidłowość widać na bardzo wielu poziomach. Na przykład jest bardzo fajne badanie, które patrzy na sytuację w Niemczech pomiędzy dwoma wojnami, pierwszą a drugą wojną światową, gdzie sytuacja w Niemczech się bardzo mocno zmieniała ekonomicznie w tym okresie. I to badanie porównuje dwa rodzaje zmiennych. Jeden rodzaj zmiennych to są właśnie zmienne ekonomiczne w Niemczech w tym okresie, a drugi rodzaj zmiennych to jest liczba wzmianek w czasopismach niemieckich o różnego rodzaju tematach, takich jak telepatia, etc., 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 prawda? Gdzie, co się okazało, to jest to, że im bardziej się sytuacja ekonomiczna pogarszała w tym okresie w Niemczech, tym więcej wzmianek pojawiało się na tego rodzaju tematy. Okay? Czyli, prawda, nie dokładnie religia tutaj, tylko przekonania magiczne, paranormalne, etc., etc., ale mówiłem już wcześniej, że te rzeczy są ze sobą mocno połączone. No? No więc znowu wygląda na to, że mamy takie mocne połączenie pomiędzy tym, co ludzie czują, tutaj właśnie niepokój, a tym zachowaniem. Ale jest pewien problem. Mianowicie nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale kiedy, jak mówiłem o tym, co mówił Malinowski, użyłem dwóch pojęć. Jedno to było niepewność, a drugie to było niepokój. Okay? Gdzie tylko dlatego, że mamy niepewność, nie oznacza, że koniecznie musimy mieć niepokój. Prawda? No i tak się składa, że właśnie w ramach tego projektu badawczego, który w tym momencie robimy, zrobiliśmy badanie eksperymentalne, gdzie stawiamy osoby w sytuacji, gdzie modyfikujemy to, jak bardzo pewne mogą być, czy dostaną punkty pod koniec pewnej gry, w którą grają. Okay? I prawda, celem jest to, żeby właśnie jak najwięcej punktów zdobyć. Gra jest bardzo prosta, warunki są bardzo bezpieczne, więc nie ma mowy tutaj o jakimś podwyższonym poziomie niepokoju. I widzimy bardzo jednoznacznie, że w momencie, kiedy właśnie powodujemy, że pojawia się większa niepewność do tego, czy się dostanie te punkty, czy nie, bo dam Państwu pewien sekret, to nie jest gra. Rezultaty są często przypadkowe, ok? To w momencie, kiedy właśnie to zmieniamy, to natychmiast u grających pojawia się szereg aspektów czegoś, co nazywa się rytualizacją zachowań. Czekaj, okay, w tym momencie nie mówię o przekonaniach, tylko o innym aspekcie religii, ale to wszystko jest ze sobą powiązane, to nie jest przypadkowe, prawda? Więc konkluzja, która wychodzi tutaj, to jest to, że niepokój nie jest nieodzownym elementem, żeby, prawda, pojawiały się pewne podstawowe elementy religijności. Tutaj zresztą kłania się słynne badanie Skinnera, przesąd u gołębi, the superstition in the pigeon. W pewnym sensie tak naprawdę my bawimy się w Skinnera tylko z ludźmi. Troszeczkę bardziej złożone środowisko tworzymy dla ludzi niż on stworzył dla gołębi. A co można powiedzieć, to jest to, że w momencie, kiedy pojawia się niepokój, to rzeczywiście tendencja do rytualizacji zachowań się jeszcze bardziej wzmacnia. Ale to nie ma nic do czynienia tak naprawdę z jakąś potrzebą emocjonalną, żeby wytłumaczyć, żeby sobie poradzić emocjonalnie z tym. To jest
To są procesy, które są dużo bardziej podstawowe. Prawda? To one są oczywiście poznawcze, ale są na dużo niższym poziomie niż tak bardzo złożone rzeczy. Tak więc jak słyszę tego rodzaju właśnie tezy, to wydaje mi się, że to są tezy, które zauważają pewien związek, prawda, że tak, jest wyższy poziom niepokoju, jest większa religijność, aha, więc tutaj mówimy o jakiejś potrzebie. A to zakłada, że nasza religijność jest reakcją na potrzeby. Gdzie badania, wydaje mi się, które są wykonywane w tym momencie, wykazują, że tutaj nie chodzi o potrzeby. To po prostu są efekty uboczne, prawda, tych mechanizmów umysłowych, które działają w naszym mózgu. I kwestia funkcjonowania tego, jaka jest funkcja tego, owszem się pojawia, ale znowu, prawda, dużo, dużo później na poziomie dużych społeczeństw, gdzie jest potrzebna kooperacja w dużych społeczeństwach, ale nie na poziomie psychicznym indywidualnych jednostek. Okej? Na wstępie chciałem podziękować za to arcyciekawe spotkanie, zarówno pani, jak i organizatorce i wszystkim. Wydaje mi się, że wszyscy mamy jakieś takie nowe doświadczenia, mogąc korzystać z tego typu spotkania. I chyba w imieniu wielu osób też zapytam, czy możemy liczyć na więcej takich spotkań z takim audytorium i prelegentami. A jeśli chodzi o pytanie, to pozwolę sobie przeczytać, bo wnotowałem. Jako że chciałem się odnieść do drugiego zagadnienia, które poruszaliśmy dzisiaj. I to jest pytanie do obu panów profesorów. Mianowicie, definiując pojęcie postrzegania dobra w ujęciu socjologicznym, ale też filozoficznym, jak to jest, co warunkuje tak zwane anomalie i takie zwroty, raptowne zachowania w postrzeganiu dobra. O tym troszeczkę powiedział jeden pan profesor przed chwilą, że no, w uproszczeniu jak trwoga to do Boga, prawda? Ale chciałem się odwołać do innej sytuacji i postrzegania tego dobra i jakby tych kanonów takich, prawda? Mianowicie sytuacja na granicy jest no, bardzo bliska w perspektywie czasu. Jednak mieliśmy w krótkiej tej perspektywie czasu dwie takie sytuacje, zarówno na granicy białoruskiej, sytuacja na granicy białoruskiej i ukraińskiej. No i jakby obie te sytuacje mogły budzić jakiś niepokój, lęk, prawda? Aczkolwiek odbiór społeczny był zupełnie inny. I pytanie, gdzie tu można było poszukać odpowiedzi? Czy to jest raczej sprawa socjologii, rozgrywania umiejętnego emocji ludzkich? Czy raczej filozofii? Ona by odpowiedziała na to pytanie. A może neurobiologii, tak? Ponieważ no, jest to też jedna z dziedzin nauki, która mogłaby tłumaczyć tego typu zachowania ludzkie. Dziękuję za to pytanie. Powiem tak, prawda, z punktu widzenia ludzkiego jedynie można głęboko ubolewać nad sytuacją, prawda? Z punktu widzenia naukowego to jest absolutnie fascynujące. Reakcja środowiska polskiego jest tak dramatycznie różna co do dwóch różnych grup uchodźców, prawda? I myślę, że tutaj właśnie podejście ewolucyjne jest absolutnie a propos, gdzie po prostu to zjawisko, które tutaj leży u podstaw, to jest to, jak my konstruujemy grupy własne, to po angielsku in-group, czyli te grupy, z którymi jesteśmy przygotowani współpracować i jak konstruujemy te właśnie te grupy obce, czyli out-groups. No. Gdzie ewidentnie dla społeczeństwa polskiego te osoby na granicy białoruskiej w dużej mierze po prostu są przypadkami jednostek właśnie z grupy obcej, a uchodźcy na granicy ukraińskiej natychmiast byli potraktowani jako członkowie grupy własnej. I oczywiście tutaj można by było szukać całej masy różnych odpowiedzi, prawda, że tutaj mamy do czynienia po pierwsze z jednej strony z kobietami i dziećmi po prostu, gdzie skład
uchodźców tej, prawda, na granicy białoruskiej jest dużo bardziej złożone, że tam też dużo młodych mężczyzn się pojawiło, gdzie wiadomo, że jak mamy do czynienia z pojawieniem się kobiet z dziećmi, to jest odbierane w zupełnie inny sposób przez grupy ludzkie, właśnie nie jako niebezpieczeństwo, niż jeżeli mamy pojawienie się grup młodych mężczyzn, którzy są typowo, jeżeli prawda, nie należą w sposób ewidentny do naszej własnej grupy, są odbierani jako niebezpieczeństwo, zagrożenie, prawda? To jest jedno. Oczywiście też jest kwestia tego, jak obraz tych uchodźców na granicy białoruskiej był konstruowany przez media, gdzie obecność w tej grupie właśnie kobiet i dzieci często, szczególnie w mediach państwowych, rządowych, była deprecjonowana, a nacisk był właśnie na mężczyzn. No, wydaje mi się, że było bardzo świadome działanie od strony tych mediów. Też oczywiście można mówić o tej kwestii, że w przypadku uchodźców z Ukrainy tutaj było natychmiast to odczucie, że to są uchodźcy, którzy uciekają przed Rosją, gdzie w tym kontekście Rosja po prostu jest pojmowana jako wspólny wróg. A więc te osoby ewidentnie są członkami naszej grupy, ponieważ mają wspólnego wroga. Gdzie, prawda, przed kim uciekają ci uchodźcy na granicy białoruskiej? No, tak naprawdę dla wielu osób to zupełnie nie jest wiadome. Oczywiście w momencie, kiedy to są uchodźcy z Syrii, to tak naprawdę oni też uciekają od prawda, dyktatora syryjskiego, który jest wspierany przez nikogo innego niż po prostu Rosję. Ale to po prostu nie ma takiej świadomości tutaj. Tak więc cała masa różnych rzeczy się da powiedzieć i pomyśleć na temat tego właśnie, jak tutaj w sposób fascynujący natychmiast cała polska populacja skonstruowała te kategorie, ale tak czy tak i pewien poziom przerażenia tego właśnie, jak ogromna to jest różnica i zadziwienia, jak ogromna to jest różnica, pozostaje. Ale temat... To jest temat, o którym bardzo wielokrotnie od tego czasu myślę właśnie, dlaczego się pojawiły takie różnice i nie jestem w stanie złożyć odpowiedzi, która na poziomie emocjonalnym jest dla mnie odpowiedzią adekwatną do tego, jak bardzo drastyczna to jest różnica. Dziękujemy w takim razie. Tutaj zarówno naszym gościom, panu profesorowi, jak i całej publiczności. No miejmy nadzieję, że będziemy się częściej widywać w podobnych okolicznościach. To było dopiero pierwsze spotkanie Klubu Filozofii w Białymstoku. Więc wypada mi się już tylko pożegnać i dziękuję państwu za przybycie.